Adam Kominacz, Rostropowicz, witamy w kolejnym odcinku Cafe Red Box. Kręcimy go w walentynki. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek dla wszystkich zakochanych. Takich nie brakuje pewnie i w lidze. We mnie się nie zakochałeś. No nie, na szczęście. Nie. Niestety pierwsza wiadomość smutna, no niestety Red Box Cup, ten zimowy, nie dojdzie w tym roku do skutku. No nie dojdzie. Ja wczoraj obdzwaniałem drużyny, które już się wpisały. Czy zgłosiły akces do grania? No niestety było ich tylko 4. Ja tłumaczyłem, że kilka innych zespołów było, no ale jest 2 tygodnie do turnieju. Ja prosiłem jakieś te nowe drużyny, żeby się zjawiły z jakąś zaliczką czy coś, bo to jest gwarant tego, że on zagra taki zespół. No natomiast to jest, wszyscy grają, a jak się już rozbija gdzieś o poważne rozmowy czy o wpłacenie jakiejś zaliczki, żebym był pewny, że grają, no to niestety już nie ma odzewu, także no szanując też te drużyny, które się wpisały, no żeby nie czekały do samego końca, czy ten turniej będzie, czy nie będzie. No może tu się bije w pierś, naszym błędem było, że trochę późno żeśmy się za to wzięli, mając na uwadze ten letni turniej, który w zeszłym roku żeśmy zorganizowali, to myśmy od pierwszego ligowego dnia informowali wszystkich, że takowy będzie, stąd było aż tam 26 drużyn. No mecz, który był w dniu turnieju, spowodował to, że ktoś tam nie dojechał, no ale i tak ich było ponad grubo 20. Także w tym roku będzie to samo, nawet myśleliśmy dość długo nad datą turnieju, ale wszystko już jest załatwione, że tak powiem. Także myślę, że ten letni turniej będzie takim zadośćuczynieniem za to, że nie ma tego zimowego, a w przyszłym roku już od pierwszego dnia będzie ustalona data zimowego turnieja, będzie promocja tego turnieju i ja myślę, że to wtedy się wszystko uda. Także tak jak mówię, ja przepraszam, biję się w pierś, że zbyt późno troszeczkę żeśmy zaczęli myśleć o turnieju, ale sam pomysł się pojawił dopiero po jakichś głosach samych uczestników grających u nas na hali, że warto było taki turniej zorganizować, także no, myślę, że za rok się poprawimy i będzie lepiej. Trawa też już za niedługo rusza, niecały miesiąc, albo około miesiąc do startu na Rapidzie, no pogoda się nam poprawia. Także zgłaszajcie swój akces, potwierdzajcie udział stare drużyny i zapisujcie się nowe. No wczoraj się jedna nowa zapisała, na przykład wczoraj wieczorem do mnie pan dzwonił, że wpisuje nową drużynę, także już jest jakiś ruch, tych starych drużyn też troszeczkę potwierdziło. No a że pogoda się robi coraz lepsza, my generalnie, żeby wszyscy wszystko wiedzieli, od 6 mamy zarezerwowany Rapid i wtedy możemy wejść i grać ligę, natomiast to wszystko jest uzależnione od pogody, od aury. No bo no jeśli będzie tak postępowała wiosna, że będzie faktycznie ciepło, to wchodzimy i gramy. Jeśli nie, to tydzień przeczekamy, ale to tak jak mówię, to zależy od aury, acz też od was samych, bo z doświadczenia wiem, że kupę drużyn mnie prosi, a Adam weź nas tydzień później, no i to tak potem kulejemy. No ale zobaczymy, jak wy się zgłaszacie, jaka będzie aura. W każdym razie, tak jak mówię, oficjalna gdzieś data wejścia na Rapid to jest 6, wtedy już możemy, wtedy jest boisko dla nas od godziny 20, tak jak zawsze, także tutaj też wszystko mamy pod kontrolą. Tyskie Sunny Beach, Ekstraliga, ciągle hala, ciągle Śląska Liga Halowa. Wyrównany mecz, dopiero w końcu co się tak na dobre rozstrzygnął. Znaczy mecz w ogóle od takiego naprawdę mocnego uderzenia się rozpoczął i to nie jest tylko moje zdanie, ale też zawodników obu drużyn, bo w ciągu 3 minut chyba mieliśmy jakiego poprzeczkę, jakieś słupki, akcja jedna za drugą. Atomowe, czyli twardy, tak? Nie, akurat Przemysław Witek gdzieś tam szalał po stronie Sunny Beach. Tyskie jakby tak troszeczkę spokojnie zaczęły, wiedząc, że nie mają na ławce nikogo do zmian. No i tak Po jakichś 3 minutach troszeczkę się ten mecz uspokoił i to już nie był taki hura optymizm, gra do przodu, strzał z każdej pozycji, a przemyślane jakieś akcje. Mecz bardzo wyrównany. W pierwszej połowie 2 bramki dla Tyszan, 1 dla Sunny Beach. To właśnie wspomniany Przemysław Witek otwarł w ogóle wynik tego spotkania w 3 minucie. I to jakby troszeczkę ich uspokoiło. Natomiast Tyskie swoje, no tam wiadomo, znaczy nie wiadomo, w bramce Adrian Sopicki, już 2 mecz rzędu bodajże, ja tydzień temu nie byłem. WSD też bronił, tak. I tu muszę powiedzieć, że sam osobiście nominowałem go do 5 kolejki, bo jak zwłaszcza na nienominalnego bramkarza, no to naprawdę sprawił się bardzo dobrze. Nawet się śmiali schodząc, że no szkoda, że nie na 0 z tyłu, bo blisko było, no ale
ale nie na zero jednak. Wyrównał Chorbaczewski Adrian i Rafał Twardowski praktycznie w ostatnich chwilach trwania pierwszej połowy na 2-1 i mecz się chyba rozstrzygnął zaraz minutę po przerwie, nawet nie całą minutę, to była chyba 20 któraś sekunda. Twardy w swoim stylu strzela na 3-1. No i potem długo nic się nie działo. Znaczy nic się nie działo. Tyskie bardzo mądrze się bronili. Sunny Beach, to się tak mówi, walili głową w mur, ale niedużo z tego wynikało. No i w końcówce postawili wszystko na jedną kartę, wycofali bramkarza, a to już woda na młyn dla bardzo tak mądrze zawsze grającego Chrząścika. To widać, że ten zawodnik z niejednego pieca chleb jadł. Wykorzystał to perfekcyjnie w ciągu 4 minut. Strzelił 3 bramki i wszystkie 3 to konsekwencja tego, że nie było bramkarza, bo 2 z nich do pustej, praktycznie po bardzo szybkiej kontrze, ktoś mu tam wypuścił piłę, dobiegł do pustej, strzelił, a jedna ze swojej połowy, jak bramkarz był gdzieś nie wiadomo gdzie, Przemysław Witek był w żółtej koszulce i on tam gdzieś był pod bramką przeciwnika, Chrząścik widząc pustą bramkę, on próbował chyba z 4 razy, raz mu wyszło, no i mecz się skończył 6-1. Oczywiście suchy wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo Sunny Beach zagrał jak równy z równym, acz pamiętać należy, że Tyskie bez zmian, szacun, że wybiegali i że właśnie w końcówce zdołali dobić przeciwnika. 6-1, no to robi wrażenie, było, nie było. Sunny Beach z tymi wzmocnieniami, które się pojawiły w ostatnich tygodniach, czy już bez? No bez, no tam było, miał kto grać, bo tam bodajże 4 ludzi na ławie było, także to nie jest tak, że Sunny Beach przychodzi i nie ma kim grać. No natomiast wiadomo, przypomnij mi, Pasko nie było, natomiast im nie było też Langnera. On podobno tylko w soboty. No ale tak jak mówię, grać miał kto, natomiast no wyszło tak jak wyszło. Drugi mecz Sunny Beach, nie? Sanex kontra WSD. No tutaj nie było żadnych emocji. No nie było emocji, bo już w trzeciej minucie było 3-0 i potem tak praktycznie co minuta, to no może nie co minuta, ale no co minutę można powiedzieć, czy co dwie był jakiś tam gol. No Sanex z jedną zmianą, ale tak jakoś bardzo pasywnie przystąpił do tego spotkania, tak jakby od razu wskazując się na porażkę, no a bez walki, no to niestety, oczywiście Łukasz Dziad, broniący bramki Sanexu, no niepocieszony, bo puści 19 bramek, to nikt nie lubi tak wyciągać piłki z siatki, no natomiast usprawiedliwiał swój zespół, że jednak gro ludzi nie przyszło. I to jest faktem, no natomiast ci co przyszli, no starali się jak mogli, no ale gdzieś tam tego zęba zabrakło, bo myślę, że grając z takim przeciwnikiem, to trzeba sobie zdawać sprawę, że gdzieś tam się bronimy i może nie prosimy o najniższy wymiar kary, no ale też nie prosimy się o to, żeby strzelali nam aż tyle goli. A Sanex, ci co grali, zagrali bardzo otwarcie, no to się mściło bardzo szybko w pierwszej połowie 11-1. No to był jeden z takich meczy, który właśnie WSD mówili jakiś czas temu, że tutaj nie ma dla nich przeciwników i tak dalej. No potem to życie trochę weryfikuje, bo choćby ten remis z Sunny Beach, ale no ten mecz z Sanexem, no to był taki do jednej bramki. No tak wyszedł ten mecz, tak jak mówię, no bardzo, bardzo szybko otworzył go WSD, bardzo mocno, no i ci zawodnicy Sanexu jakby, myśmy tydzień temu dość dużo im czasu poświęcili, że oni właśnie póki jest jeszcze remis, póki przegrywam jedną bramką, jest wszystko okej. Natomiast jak już się te bramki, gdzieś tam worek z bramkami otworzy troszeczkę bardziej, to już są zgrzyty w zespole i już nie ma tej walki. I to było ewidentnie widać w tym spotkaniu. Tak jak mówię, trzecia minuta 3-0, a potem to już grał jeden zespół, tylko koncert. Zwłaszcza Malika, który strzelił 11 bramek, Kowal 4. Zresztą Kowal nie dotrwał do końca spotkania. A my tu wyróżniliśmy Damiana Szmechl. Nie wiem, czy się odmienia to nazwisko, bo on otwarł wynik tego spotkania w ogóle zaraz, no, ja nie wiem, która to była sekunda, nawet już nie pamiętam, nie chcę strzelać z głowy, natomiast wszyscy krzyczeli, że to kołyska dla świeżo urodzonego małego, nie wiem, czy piłkarza, czy piłkarki. Skoro tata tak fajnie gra, on dołożył też drugą bramkę, także taki ukłon w stronę tego zawodnika. Był jednym z wyróżniających się, piątka kolejki i wszystkiego najlepszego dla malucha. Albo maluszki. WSD pewnie póki co zmierza po pierwsze miejsce, aczkolwiek tutaj jeszcze różnie może być, bo te mecze z innymi kontrkandydatami do medali jeszcze właśnie przed drużyną Kępnego. Tak, oczywiście. No tu Kępnemu w ogóle zostały jego drużynie mecze Fachur, Inwet,
Kokociniec, czyli trzy chyba najgorsze, znaczy najgorsze, najlepsze też według ich słów, bo będzie się coś działo, będzie mecz na styku, będzie walka, a wynik otwarty, ja też to podejrzewam od pierwszych do ostatnich minut, zwłaszcza, że no każdy pała rządzą rewanżu, to zawsze tak jest, że jak się pierwszy mecz przegrywa, to chce się drugi wygrać, także te największe emocje, pomimo, że turniej nie będzie dopiero przed nami i czekamy na te takie najważniejsze mecze. To była Ekstraliga, jeśli chodzi o szóstkę, a właściwie piątkę, ciągle mi się, cały sezon mi się myli ta szóstka z piątką. Piątkę tej kolejki, to tak jak wspomnieliśmy, tutaj kilka nazwisk już wymieniliśmy, czyli Adrian Sopicki, bramkarz Tyskich, w polu Grzegorz Chrząścik, Przemysław Witek, Damian Malik i Damian Smel. Dwa mecze, ale ta szósta, piątka taka miarodajna, bo naprawdę to byli zawodnicy, którzy się wyróżniali. Ja bym jeszcze Twardego dołożył, on chyba nie był jeszcze w tym roku, nie wiem czy był, czy nie był, ale w tym meczu właśnie podobnie jak Chrząścik, to doświadczenie takie boiskowe, które pozwoliło wytrzymać ten mecz przede wszystkim kondycyjnie, co w każdy wie, że nie jest łatwo grając bez zmian. I dwa też bramki strzelone. No w ogóle zawodnik, który można powiedzieć trzymał w ryzach zespół Tyskich. I o ile Chrząścik pod koniec spotkania okazał się tym żądłem, który trzy razy ukłuł pod rząd w ciągu 4 minut, to Twardy wiedział, kiedy piłkę przytrzymać, kiedy cofnąć z nią do tyłu, a kiedy właśnie uruchomić z przodu szybkiego kolegę. Czyli Joker z ławki, Rafał Twardowski z Tyskich. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, to no, trwa kryzys FC Ponalewcy. Dwa tygodnie temu mówiliśmy po tym meczu wygranym z Alboysami, że ta drużyna naprawdę wreszcie odpaliła. No niestety tydzień temu baty z rąk ATN-u, chyba 12 bodaj do zera. Teraz przegrywają z drużyną, która miała 0 punktów do tego meczu, SPFC, aż 0 do 7. No fakt, że to był FC Ponalewce, grało bez zmian, ale no jest kryzys, który pogłębił mecz niedzielny, ale o tym za chwilę. No ja meczu nie widziałem, suchy wynik 7-0 mówi wszystko za siebie, a czy do przerwy 1-0, czyli ciśnie się na usta, że póki siły były tej czwórki biegającej w polu, to jeszcze nie było źle, bo przegrywać 1-0 na hali to żadna ujma ani wstyd i wynik śmiało można wyciągnąć, natomiast już po zmianie stron się sypnęło, że się tak wyrażę, i no nie ma o czym mówić. No. Pogratulować zwycięzcom, bo to pierwsze wasze punkty, pierwszy twój dublet, dwie bramki w jednym meczu. Zresztą w ogóle widzę, że ten zaciąg twojego zespołu, Sebastian Sosnowski, otwarł wynik, ty poprawiłeś na 2-0. Także FC Ponalewce należałoby życzyć powrotu do tej formy z meczu z Alboysami, natomiast wam utrzymania tej formy i wreszcie marszu w górę tabeli. FC Ponalewce tak się śmiali schodząc z boiska, że nie było Borkiewicza, tego bramkarza, i to chyba taki talizman, bo kolejny mecz nie ma Borkiewicza i kolejny raz są problemy. Nie wiem, w niedzielę on był? W niedzielę był, niestety, znaczy niestety dlatego, bo wynik był jaki był, także z tym talizmanem to chyba bez przesad, to trzeba się wziąć i grać po prostu. Tak, przypomnieć sobie, że mecz z Alboysami no, był fantastyczny w ich wykonaniu, a natomiast SPFC no, idzie ku lepszemu, chociaż weryfikacja przyjdzie w kolejnych meczach. ATN Alboys, naprawdę ogromne emocje, tu się na pewno zatrzymamy dłużej. Nie oglądałeś tego meczu, sam widzisz, protokół jest wypisany całkowicie, więc pozwól, że ja sobie go wezmę i opowiem ci, jak to wyglądało. Ja ci wejdę w słowo, że mi bardzo dokładnie opowiedział to Marcin Siekiera, który mi w niedzielę zrelacjonował to wszystko bardzo dokładnie, ale proszę teraz ty powiedz państwu, bo oni nie wszyscy widzieli, a pewnie część chce usłyszeć, co to się takiego tam działo. Tak, przede wszystkim pierwsze co to Alboysi bez zmian. Fakt, że to był dosyć mocny skład, bo był Aniśko, był Radek Szpiech, był Wróbel, był Oskar Kowalski i bramkarz Daniel Jacenik. Natomiast Daniel Jacenik widać wyraźnie z jakąś kontuzją grał. Notabene tam pół minuty przed końcem meczu tak mu się ta chyba kolano prawe, jak się nie mylę, pogłębiła ta kontuzja, że już nawet nie mógł ustać w tej bramce. Natomiast no musiał, no bo grali wtedy w osłabieniu. Tam Oskar Kowalski mówił, wytrzymasz jakoś te pół minuty. No i wytrzymał Jacenik. Pomimo tej kontuzji Jacenik był takim bramkarzem lotnym, cały czas biegał naprawdę chyba najwięcej ze wszystkich zawodników Alboysów, także no podobał mi się Jacenik, natomiast kilka bramek też głupich stracił, no ale umówmy się, to nie jest nominalny bramkarz, więc takie ryzyko, jakie podjął grając jako lotny, to było wkalkulowane.
Z drugiej strony ATN naprawdę, prawda jest taka, że przez 36 minut ten mecz był pod kontrolą pełną ATN-u. Oni po bramce Chojnackiego prowadzili wtedy 4-2, 4 minuty do końca mając, naprawdę grając bardzo mądrze, bardzo dobrze. Jedno, co mi się rzucało na oczy i teraz z perspektywy ostatecznego rozstrzygnięcia, czyli zwycięstwa All Boysów, to był chyba gwóźdź do trumny, bo oni pomimo tego, że prowadzili, pomimo tego, że grali naprawdę bardzo dobrze i bardzo sprawnie jako cały zespół i w obronie i w ataku, to cały czas wadzili się między sobą, z sędzią, z przeciwnikiem, nawet z trybunami. Taka pyskówka jednego z zawodników ATN-u z jednym z zawieszonych zawodników All Boysów całkowicie niepotrzebna, bo to no, rozmontowało od wewnątrz ATN i ten ATN zaczął tracić hurtowo bramki, bo to Anisko na 3-4, tu był hat-trick Piotra Anisko, Oskar Kowalski w 39 minucie i gdy wydawało się, że jednak ATN się podniesie, bo głupią żółtą kartkę w 39 minucie, 20 sekundzie dostał Mateusz Wróbel tutaj, no nie odsunął się na wymagalną odległość od wybijającego rzut z auto chyba siekiery, no to w tym osłabieniu Radosław Szpiech strzelił bramkę na 5-4. I do tego doszło jeszcze to, że Jacenik praktycznie nie mógł się ruszać na bramce, a mimo to nie udało się ATN-owi tego meczu wyciągnąć. No dla mnie ten mecz był naprawdę jednym z najfajniejszych meczów tego sezonu, natomiast no nie wiem, kolejny raz jak mantra powtarzamy, jak się zaczynacie kłócić, to jest najgorsze właśnie dla waszej drużyny, a nie dla przeciwnika. Nie, ja w relacji to jak mówię od kierownika drużyny, jak siebie nazywa Marcin Siekiera. No cóż, no on bił się w pierś, tak jak ja dzisiaj na początku programu, on też powiedział, na własne życzenie przegrywamy spotkanie wygrane i tu się nie ma do nikogo najmniejszych pretensji, tylko do siebie, do swojego zespołu. Co gorsza, w niedzielę było podobnie, ale do tego wrócimy za chwilkę, zachowując chronologię wydarzeń, także no... Albo jeśli zadowolony cukierpem, może go nie było. Oni za to wgrali w piłkę, a nie kłócili się. No i los im nagrodził, bo naprawdę wyciągnęli mecz, którego nie mieli prawa nawet zremisować. Ja powiem tak, w zeszłym tygodniu po kolejce, ponieważ teraz ten terminarz troszkę żeśmy zmienili na prośbę uczestników i ja dalej cały czas otrzymuję potwierdzenia od wszystkich, że tak jest fajnie. Natomiast to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Natomiast myśl mi uciekła. Natomiast po ostatniej kolejce otrzymałem hurt telefonów, że wszyscy chcą grać z All Boysami, bo wszyscy patrzą na stronę, 3 czerwone kartki, a o tej będzie osłabienie. Ja jednemu z uczestników powiedziałem, że jestem pewny, że ATN All Boysi zagrają jeden z lepszych meczów w sezonie, bo to jest paka, która naprawdę bardzo dobrze potrafi grać. I jak ich jest dużo, to no nie oszukujmy się, panowie, i mówmy tak jak jest, to są wygłupy i to się źle kończy. Natomiast jak przyszli i mieli kłopoty, to zagrali na maksa, jak to się nazywa. No i co? No i jednego z faworytów do podium, tak czy siak, czy pojechali z nimi, czy nie pojechali, ale 3 punkty są, zwycięzców się nie sądzi. To, co powiedziałem, że ja byłem przekonany, że każdy, kto się spotka z All Boysami, będzie miał naprawdę schody, duże schody do pokonania. Moje słowa się potwierdziły, a to, że no mecz się ułożył tak, że ATN no na swoje życzenie, można powiedzieć, no to już inna sprawa. Natomiast to jeszcze raz powtórzę, duże brawa dla tych, którzy grali, bo to też wygrać mecz, kiedy od początku żre, jak to się mówi, to nie sztuka. Sztuka wygrać mecz, jak się gra, tak jak mówisz, bez zmian, bez bramkarza, przegrywa się 2 czy 3-0 tam było bodajże, bo to mi Marcin mówił. Jeszcze przy stanie tam gdzieś 4-4 dostaje się żółtą kartkę, gra się w osłabieniu i wyciągnąć taki wynik na zwycięstwo, no to szapoba, panowie. Tak, takim... Jeszcze ja bym chciał, żeby zawsze tak było, że poważnie podchodzimy do tematu, bo to się fajnie ogląda taki mecz i jak fajnie gracie, a nie jak są wygłupy, bo no, nikt tego nie lubi, nie? No takim właśnie najbardziej miarodajnym obrazem tego, co mówisz, to była dyspozycja Oskara Kowalskiego. No Ozzy zawsze dużo do powiedzenia ma. Dużo się wygłupiać też lubi na boisku, a tu zagrał naprawdę na poważnie i zagrał świetnie. Naprawdę to mi się bardzo podobało. No nie wiem, czy nie wywołuje wilka z lasu i za tydzień nie będzie odwrotnie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo dobrze jest cały czas ze strony Izby Komorniczej, oni wygrywają, to już jest 8 mecz, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak można wygrać 8 meczy, tracąc ledwie 13 goli, no Borgulat to cudotwórca i w meczu z Rockwell też tak było, natomiast mecz całkowicie mógł się inaczej potoczyć, gdyby nie pudło Janusza. No w jednym meczu nie grał Borgulat, to tak dla
formalności. Natomiast tutaj no, z dużych kłopotów też Izba musiała wychodzić, bo Rockwell prowadził po bramce Szabuckiego. Potem Dawid Delgado, przepraszam, też strzelił na 2-1. Do przerwy wynik 2-2. No i gdzieś tam właśnie Rockwell się bardzo dobrze prezentował. Mało tego, powiem, że w drugiej połowie podwójna żółta kartka dla bramkarza za niesportowe zachowanie. No i tutaj się wtrącił zupełnie niepotrzebnie Janusz Cyran, bo nie miał racji, a zaczął dyskutować i ostentacyjnie pokazywać swoje oburzenie. No to się musiało skończyć żółtą kartką, ale te dwie minuty grając 2-4 Rockwell potrafił się wybronić. Ba, w tym czasie no, tak mądrze się bronił, że praktycznie no, takiej poważniejszej okazji nawet zespół Izby nie miał. Także no, naprawdę tu pokazali kawał dobrej piłki. No a wspomniany Janusz, no tyle razy mówimy, że... Nerwy nie służą. No i jak już wszedł na boisko, to nie wiem, czy chciał odkupić swoje winy, czy nie wiem co. I miał tak okazję doskonałą, że... Na 3-2 to była. Na 3-2 to była 35. minuta. No mógł praktycznie załatwić 3 punkty, bo jeżeli się zespół w dwóch potrafi bronić przez 2 minuty, nie tracić bramki, to ja podejrzewam, że w 4 te 5 minut też by potrafili dociągnąć ten wynik do końca. No ale no naprawdę doskonałej okazją, sam chyba nie wierzył, że tego nie strzelił. A z tej sytuacji poszła kontra i zakończona bramką na 3-2 dla Izby. To się tak kończy zawsze, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Chwilę po tym jeszcze jedna bramka dla Izby, a to konsekwencja już tej trzeciej, no Rockwell się odkrył, chcąc wyrównać. No skończyło się 4-2, a powiem szczerze, pierwszy mecz z tego co pamiętam, to Izba wygra 1-0, także Rockwell naprawdę potrafi być trudnym przeciwnikiem, tu byli o włos, naprawdę od sprawienia dużej niespodzianki, bo skoro zespół wygrywa 7 meczy z rzędu, a w 8 by stracił punkty, to trzeba nazwać to niespodzianką. Natomiast znowu się nie udało. Szkoda, bo mi się Rockwell bardzo podoba, acz też muszę pochwalić Izbę, no bo ja pamiętam po 3 wygranych, czy po 4 mówiliśmy, że poczekamy, bo to te najgorsze mecze przed Izbą, no a za Izbą już praktycznie wszyscy, a oni dalej komplet punktów na koncie, co no, chyba nikt przed sezonem nie spodziewał się, że Izba aż tak dobrze zagra. Fakt faktem, że w zeszłym roku grali bez swojego kapitana, który no było nie było, wybija się gdzieś ponad przeciętność w swoim zespole. Nie było jeszcze kilku innych zawodników, no teraz jest, można powiedzieć, komplet. No i to działa tak, że 8 meczy, komplet 24 punktów. No szacun. Wielkie brawa dla Izby. Szkoda Rockwell, no ale chyba kolejny raz można powiedzieć na swoje własne życzenie meczu nie wygrywają, albo co najmniej nie remisują. No i ten drugi mecz ATN-u, no mieliśmy chyba 2 tygodnie temu taki naprawdę weekend ATN-u, co stwierdziliśmy, że zagrali fantastycznie, wszystko im wychodziło. Tak tutaj ten mecz z Małpkami pokazał te same problemy, które były w meczu z Albojsami, że niby wszystko jest dobrze, a tak naprawdę jest źle, bo jest w tym przypadku ledwie i tylko jeden punkt. No 3-1 do przerwy prowadzi ATN. No po zmianie stron, no, no to by można też mówić o tym meczu, no ale skupmy się na tym, że na minutę do końca jest wynik 4-4. Także no, tu działo się naprawdę dużo. I kiedy na minutę przed końcem ten nasz falony bardzo przed tygodniem Dawid Chojnacki strzela na 5-4 dla Ateny, no to już chyba wszyscy stwierdzili, że no, 2 razy takiego pecha mieć nie można. No natomiast 10 sekund do końca dokładnie przy wyprowadzaniu piłki, kiedy cała ławka krzyczy i bramkarz krzyczy i obrońcy krzyczą, weź wybij tą piłkę, bo jest 10 sekund do końca. Gracz ATN-u jest przy piłce, ja już nie będę mówił kto, bo nie chce się pastwić nad nim, to on się zaczyna bawić z zawodnikami, wdaje się w jakieś niepotrzebne kiwki. No nie rozumiem tego, bo prowadząc 5-4, kiedy te prowadzenie w takich bólach przyszło, bo tak jak mówię, no kilka sekund wcześniej da Chojnacki strzela na 5-4. Traci piłkę, wyrównuje Michał Żółtowski, notabene taki bardzo wyróżniający się gracz MPFC w tym dniu. No i cóż, no Dawid Chojnacki zrezygnowany zszedł do szatni, pomimo że tam było parę sekund, ale nie wytrzymał już do końcowej syreny. Bo... Podobno jeszcze była sytuacja dla MPFC na zwycięstwo. Tak, było sam na sam, nie pamiętam kto, ale niewykorzystana. To było dosłownie dwie, jeszcze raz tu
Dla Atenu mówię, że była sytuacja, pomimo, wiadomo, ten czas jest zatrzymywany, także te 10 sekund, to piłka zdążyła wrócić na środek, czas stoi, także jest 10 sekund na doprowadzenie do, albo strzelenie jeszcze jednej bramki, a mimo sytuacji sam na sam to się nie udało, no i mecz kończy się remisem. No i to samo, Marcin Siekiera miał mniej więcej taki sam komentarz jak do meczu sobotniego, że na swoje i własne życzenie, bo przypomnę, do przerwy 3-1, na 5-4 strzela na minutę przed końcem Chojnacki, a mimo to MPFC cieszy się z jednego punktu, no bo jak się nie cieszyć, kiedy do remisu doprowadza się na 10 sekund do końca, a praktycznie przez 3/4 meczu się przegrywa. Czarny weekend Atenu. No czarny, niestety czarny, a choć jeden punkt mogło być gorzej, mogło być 0 punktów, no ale no, czasami jest tak, jak przed weekendem by ktoś im powiedział jeden punkt, a to nie jest jeszcze najgorzej, bo w końcu gramy z czołówką, no, natomiast po przebiegu tych obydwu spotkań, no to musi być czarny albo nie wiem, podwójnie czarny. Pozostaje wierzyć w to, że charyzma, jaką ma Marcin Siekiera przede wszystkim, bo ja jego tutaj widzę, takiego lidera tej drużyny, pozwoli na to, żeby tych chłopaków gdzieś tam, nie wiem, odświeżyć im głowy przez ten tydzień, za tydzień przyjdą, powalczą jak potrafią, bo to, że potrafią wygrywać, to udowodnili nieraz. Małpki dzięki temu remisowi nie tracą kontaktu z czołówką. To będzie ciekawie o tym. Miejsca 2-3, bo ta pierwsza, nie wiem, czy już nie jest zaklepana. No taki ważny weekend teraz dla Małpek. Grałem 2 ciężkie mecze i zobaczymy. No, jeżeli sobie poradzą, no to się zrobi jeszcze ciekawiej w czołówce. No, jeśli nie, no to chyba odpadną z rywalizacji o medale, a szkoda by było. Yellow Submarine Sewitel kontra FC Ponalewce. No niestety, dramat FC Ponalewce trwa dalej. Trzeci mecz z rzędu, bardzo wysoka porażka. No gdzie jest ta drużyna w meczu z Elbląg? Nie wiem, bo tutaj jej nie było. Skład nawet dość taki, niestety Kamil Andrzejewski, kontuzja już w pierwszej połowie. No ale to nie było tak, że grali tak jak w sobotę w czterech, bez zmian. Tutaj było kilku zawodników na zmianę. A Jelousi, no, przypomniał o sobie Łukasz Mielnicki, który tak... Cały sezon przypomina. Pomału, ale on zawsze tam gdzieś hurtowo te bramki strzelał, a w tym roku to chyba hat-tricka nawet jeszcze nie strzelił. Tutaj strzelił 2, można powiedzieć, rzędu, bo pomiędzy 14 a 18 minutą strzelił, czyli 4 minuty potrzebował na hat-tricka. I to był klasyczny hat-trick, nieprzerwany inną bramką żadnego innego zawodnika. Także no tutaj się pokazał z bardzo dobrej strony, oprócz tego jakaś asysta, jedna czy dwie. No i tyle. Gwiazda meczu. Wojciech Baran też mi się podobał, też 3 brameczki strzelił. No tam generalnie, jeśli chodzi o grę do przodu, to faktycznie Yellowsi pokazali to, że to taki bardzo szybki zespół, mają bardzo szybkich tych zawodników i czasami się faktycznie można pogubić, jak oni się rozpędzą, to ciężko ich zatrzymać. No bramki stracili w samej końcówce. W pierwszej połowie i w drugiej połowie, praktycznie w ostatnich minutach, także to już takie typowe rozluźnienie. No i też Yellowsów czekałem 2 mecze, po których będziemy mądrzejsi, bo... Tak, właśnie, przepraszam, jeśli wchodzę słowo, ale specjalnie dokładnie o to samo chciałem zapytać, bo Yellowsi mają tylko 6 punktów, ale też tylko 7 rozegranych meczy i kto wie, czy ta druga część sezonu nie będzie właśnie pod dyktando żółtej łodzi podwodnej, no bo grać w piłkę to już drugi czy trzeci tydzień rzędu pokazują, że umią, a umówmy się, mają jeszcze w zanadrzu dwa mecze z SPFC, które no co prawda teraz wygrało, ale cały czas okupuje ostatnie miejsce w tabeli. No tak jak mówię, no to zbliża się ta końcówka sezonu i to tak te najbliższe chyba weekend, 2, tak gdzieś mniej więcej już ustalą, kto o co walczy tak na pewno i myślę, że to będą takie najciekawsze spotkania. Jakieś twoje plany, może nie, ale jakiś twój pomysł na to, jak to się rozwiąże? Czy izba utrzyma do końca? Czy tu ktoś skoczy z 5., 6. miejsca do strefy medalowej? No do strefy medalowej to jeszcze może skoczyć i z 5., 6, natomiast izbę będzie ciężko dogonić, bo no jeśli się ma komplet punktów, no to... Już teraz oni sami czują to, że dobrze grają i to jest to morale bardzo wysokie. To jest dodatkowy taki aspekt, że nawet ciężkie mecze wyciągają. Oczywiście to jest taki dodatkowy, nie wiem, doping dla tej drużyny, to raz. A dwa, drużyna ma w głowie to, że ona sobie może pozwolić na porażkę, może nawet 2, bo tu wszyscy tracą punkty, a oni nie. Także już w tej chwili tych punktów przewagi jest 6. Mecz mniej. To tak jakby było 9 nad drugim w tabeli, nad Atenem jeszcze więcej. Także no tak jak mówię, no komfort psychiczny, a wszyscy wiedzą, że
że jak się ma komfort psychiczny, to wychodzi wszystko, bo nie trzeba się spinać, nie trzeba się denerwować. Nawet jak coś nie idzie, to panowie, nic się nie dzieje. Gorzej było jakby tak jakieś dwa wypadki pod rząd się zdarzyły izbie, tylko że patrząc na te ich mecze, no jakoś ciężko. Miały się zdarzyć, to już się powinny zdarzyć kiedyś, wcześniej. Nie, ciężko i wróci, broń Boże, nie wróżymy ani tego nie życzymy, nie? Niech wygrają wszystko i będzie fajnie i okej. Natomiast tak jak mówię, że no ciężko będzie dogonić tutaj, aczkolwiek nie wróżmy z fusów, nie przesądzajmy do końca, bo sport bywa przewrotny. Czasami kontuzja jednego zawodników, choroba, nie wiem, jakiś niekorzystny układ zdarzeń spowoduje to, że jeszcze ktoś tam wróci do gry o mistrzostwo. Ale tak jak mówisz, tutaj jest ten komfort psychiczny, że można jeden, nawet dwa mecze przegrać. Paweł Sych, bramkarz SPFC na 0 w meczu z FC Ponalewce, no to w wypadku SPFC naprawdę ogromny sukces, że na 0. A w polu Michał Żółtowski, bohater Marmozety, Łukasz Mielnicki, no to omawialiśmy, kupa bramek w meczu z FC Ponalewce, Tomasz Serzysko, hat-trick z FC Ponalewce oraz Piotra Niśko, ta wieża Albojsów, co prawda wykańczał te akcje, dwie z trzech szczami do pustej bramki, no ale znalazł się tam, gdzie miał. No i dzięki niemu ci Albojsi ciągle byli w grze w meczu, hitowym meczu z Atenem. Kogoś byś dodał od siebie? Myślę, że to jest wystarczająca ta piątka i no nie wiem, czy ten Chojnacki mi się dalej podobał. On tak nie wiem, czy na fali tego, że czasami są tacy zawodniki, że jak pochwalić, to on jeszcze bardziej lepiej. Czasami są zawodnicy, że... Chojnacki mi się podoba, że on się w ogóle nie odzywa w czasie meczu, gra w piłkę. On gra swoje, on Ma te umiejętności na jakimś poziomie bardzo wysokim zresztą i tak jak mówię, no tutaj nawet mi się, no nie, że podobało mi się to zejście, bo to się nie powinno schodzić, no mimo wszystko ta frustracja taka, to też nie było tak jak większość zawodników, że... Ale w ciszy wziął na klatanie. No tak jak mówię, że nie drze się po wszystkich, po sędziach, po kolegach zespołów, że ty zawaliłeś, ty ten... Skulił się w sobie, zszedł, co prawda pod nosem do siebie tam, ale to no, takie zachowanie mi się podoba, no to jak mówię, no. Czyli Joker Chojnacki. Joker Chojnacki, tak, niech będzie. Tyle, mamy jeszcze jakieś informacje, chyba wszystko powiedzieliśmy na samym początku. No ja też myślę, że wszystko powiedzieliśmy i czekamy na was w weekend. Terminarz jest rozpisany według waszych życzeń, aczkolwiek to czasami jest fajne, bo ja w niedzielę zbieram życzenia, w poniedziałek robię terminarz, daję na stronę, a odbieram telefon, że jakaś zmiana jednak. Dlatego mówię, że no szanujmy się, no te końcówki sezonów zawsze są takie, że musimy to dograć, także ja bodajże po tym weekendzie już po prostu zrobię terminarz do końca sezonu, także do kapitanów teraz mówię, przygotujcie się proszę na spotkanie ze mną, ja będę i w sobotę i w niedzielę, będę się widział praktycznie ze wszystkimi. Dajcie mi już taki mniej więcej grafik. Musimy jakoś to zrobić, bo każdy ma jakieś prośby. Zresztą wy to wiecie, bo ja z wami rozmawiam, że ci proszą tak, no jakiś konsensus musimy znaleźć i tu chciałem pochwalić właśnie te przede wszystkim najlepsze zespoły z Ekstraligi, te czołówki, bo oni to rozumieją i oni w ogóle nie sprawiają problemów i wiedzą, dobra, no mówimy, oni mają prośbę, my taką, idziemy dzisiaj ja na rękę, jutro ty, także no podoba mi się ta atmosfera, oby zawsze tak było na boisku, choć do tej pory jakoś jest. Poza jednym incydentem nieprzyjemnym, także dziękuję wam bardzo i czekam na was w weekend. A po weekendzie robimy terminarz do końca rundy, bo czas będzie rozdawać nagrody. Café Red Box kolejny też troszkę wcześniej. No w niedzielę po hali zaraz będziemy nakręcać, także jeśli ktoś coś ma też do przekazania, zapraszamy do mikrofonu. Tu naczelny redaktor telewizji internetowej Redbox TV przeprowadzi wywiad, jeśli ktoś chce coś na forum powiedzieć, zapraszamy. Pożalić się, tak. Zaraz po zakończeniu ostatniego spotkania w niedzielę nakręcamy Café Redbox. Też czekamy, tak jak mówię, czwarty raz chyba z rzędu. Także już na pewno ten, kto chce coś powiedzieć, to już o tym wie. A na razie miłego tygodnia wam życzę. Miły, bo słońce świeci, aż miło popatrzeć za okna. Oby tak dalej. Tak, ja również. Dzięki. Do zobaczenia.